Wszystko powoduje, że ta komórka poddawana tym różnego rodzaju obciążeniom, ona się po prostu degeneruje, starzeje, potem wydają się różne procesy chorobowe i umiera. Tak? I teraz tutaj możemy, dzięki temu możemy przywracać pierwotną matrycę komórki i to też wpływa widocznie, wizualnie na odwrócenie procesów starzenia. Widać, że ta nasza skóra się robi bardzo bardziej elastyczna. Wpływa to też na włosy, na paznokcie. Super goi się trądzik. Widziałam niejedną kobietę, dziewczynę, która no, miała takie aż rany na twarzy, blizny potrądzikowe i teraz ta buzia jest gładka. Jakby znam też przypadek łysienia plackowatego, które się cofnęło po stosowaniu tych częstotliwości. Czy uważasz, że generalnie tego typu wearables, nowoczesne technologie są przyszłością? Zdecydowanie tak, bo tak naprawdę zobacz, za moich czasów, jak ja byłam dzieckiem, to w ogóle telefonów nie było. Nie każdy w domu miał telefon stacjonarny i gdyby mi wtedy ktoś powiedział, że ja kiedyś będę sobie nosić w kieszeni telefon, już kurczę, takiego iPhone'a na przykład, gdzie sobie jeszcze będę mogła obrazki oglądać, no to dla mnie z tej perspektywy na przykład tego 7-letniego dziecka to było takie science fiction, że obłęd. No i jakby powiedzmy to, co ja teraz mówię o możliwościach Hili, też może się wydawać czymś takim no odjechanym całkowicie, ale tak naprawdę nie jest, ponieważ no. Warto powiedzieć o powszechnej dostępności. Po tych gabinetach, gdzie tak jeden terapeuta może obsłużyć. Dobra, jakby dużym atutem jest też dostępność tego urządzenia. Możemy je mieć, każdy może je mieć we własnym domu. Nie musimy chodzić do żadnych gabinetów, zwłaszcza teraz też jak mamy taki trudny czas, no to też jest to coś bardzo fajnego, bo możemy mieć w domu, możemy sobie podnosić odporność, dokładnie. Zwłaszcza, że możemy też mieć jedno urządzenie dla całej rodziny, możemy się nim wymieniać, tak. Mamy tutaj też bardzo innowacyjny pakiet, który został niedawno stworzony, to znaczy naukowcy odkryli częstotliwości witamin, minerałów i aminokwasów i teraz te częstotliwości można sobie wprowadzać właśnie do komórki jako częstotliwości, bo normalnie kiedy połykamy tabletkę, to tylko jakaś jej część zostaje wchłonięta. Średnio, jeżeli to jest tabletka, to około 5%, jeżeli to jest proszek albo płyn, no to powiedzmy 20-30%, tak? A jeżeli mamy częstotliwość witaminy podawaną bezpośrednio do komórki właśnie poprzez częstotliwość, no to ona zostaje wchłonięta w 100%. Czyli tak jak teraz na przykład dla zwiększenia odporności zaleca się stosowanie dużych dawek witaminy C. Pewnie nie zdziwię się, jak już jej nigdzie nie ma, no to tutaj możemy sobie częstotliwościami zapodawać tę witaminę C. Przed kongresem HFM bardzo rozkładała mnie choroba. Włączyłaś mi jakieś programy w Hili, które również zwiększyły moją odporność, dlatego że 3/4 biura u nas rozłożyło, a ja jednak dałam radę i rzeczywiście po kongresie jestem zdrowa. Jak ty to zrobiłaś? Czary mary Hili, tak. Znaczy po prostu Hili podnosi odporność, tak? No i też mamy tutaj całe spektrum programów na stres. A jak wiadomo, stres jest tak właściwie jest główną przyczyną wszystkich procesów chorobowych. I też jest taki naukowiec Otto Wartburg, już nie żyje. On dostał Nagrodę Nobla, ponieważ odkrył, że w środowisku zasadowym nie rozwijają się komórki rakowe. I teraz środowisko zasadowe, czyli niezakwaszone. A co najbardziej zakwasza? Na pierwszym miejscu właśnie stres. Wcale nie żadne jedzenie, tylko na pierwszym miejscu stres. Oczywiście w dalszej kolejności zakwasza mięso, nabiał, słodycze, tak? Więc jednak to jedzenie też, ale stres jest numer jeden.
Ostatnie pytanie. Komu byś poleciła Healy? Każdemu. Sobie, każdemu. Ja sobie nie wyobrażam w tym momencie, że mogłabym nie mieć Healy. I ja mając Healy czuję się bezpieczna i też nie ulegam tym falom paniki, które raz po raz przechodzą przez nasze społeczeństwo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.